Zjawiska krasowe to także wywierzyska, czyli duże źródła, z których wypływa ponad 100 litrów wody na sekundę. Ja stoję przy wywierzysku w Dolinie Chocholowskiej, z którego woda wypływa z potoku Chocholowskiego, z jaskini Szczelina Chocholowska oraz z masywu Kominiarskiego Wierchu. Średnio wypływa tutaj około 400 litrów wody na sekundę, o temperaturze około 4,5 stopnia. Obok wywierzyska Chocholowskiego do największych źródeł tatrzańskich należą wywierzyska Lodowe, Goryczkowe, Olczyskie oraz Bystrej. Dominujący kierunek przepływu wód podziemnych wypływających w wywierzyskach jest z południowego wschodu na północny zachód. Ma to związek z budową podłoża geologicznego oraz tektoniką, czyli ułożeniem skał masywu tatrzańskiego. Źródła krasowe pojawiają się w miejscach, gdzie krążąca w szczelinach woda trafia na skały nieprzepuszczalne i zazwyczaj płynąc pod ciśnieniem wydostaje się na powierzchnię terenu. Czas, jaki potrzebuje woda, żeby przepłynąć z jaskiń do wywierzyska, wynosi od kilkudziesięciu godzin do kilku dni. Cechą znamienną wód krasowych, a z takimi mamy do czynienia w przypadku wywierzysk, jest to, że ich skład chemiczny kształtowany jest przez skały, z jakimi kontaktuje się woda w trakcie krążenia. Stopień mineralizacji, przez który rozumiemy zawartość minerałów w miligramach na litr, bardzo różni się w poszczególnych okresach. Wartość mineralizacji jest niska po intensywnych opadach deszczu i potopieniu śniegu, ponieważ w następstwie tych zjawisk ma miejsce rozcieńczenie wód zalegających w jaskiniach. Stopień mineralizacji wód wypływających z wywierzysk wynosi zwykle poniżej 200 mg na litr. Są to zatem wody nisko zmineralizowane. Dziękuję za uwagę.